Istnieje taki typ człowieka, który nie tyle konfrontuje swoje serce z tym, co jest dobre, co jest moralne, według czego powinno się funkcjonować i podejmować decyzje po to, żeby powstawało dobro, ale są tacy ludzie, którzy właśnie tym się nie kierują. Raczej kierują się tym, co uznaniem innych ludzi. Jeżeli się ludziom coś podoba, to oni idą jeszcze bardziej. Nawet jeżeli to jest zło, to są w stanie to zło produkować po to, żeby zyskiwać jeszcze większy poklask. Dzisiaj takim przykładem jest król Herod, który zabił Jakuba. Ale równocześnie dlatego, że to się podobało ludziom, uwięził jeszcze Piotra. Oczywiście Piotr został cudownie uwolniony, ale największym więzieniem człowieka jest to, że człowiek nie posiada tego centrum, do którego się odnosi i wtedy musi żyć według opinii ludzkich. I najgorszą kategorią ludzi są ci, którzy robią coś na poklask po to, żeby się przypodobać.